Znowu mamy szansę zdecydować, na co przeznaczyć 500 000 zł. Rozpoczynamy głosowanie na projekty zgłoszone do Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosować może każdy mieszkaniec Jasła, a do oddania są dwa głosy. Jeden na projekty inwestycyjne, a drugi na projekty nieinwestycyjne. Propozycje projektów inwestycyjnych. Numer 2. Czwórkowa Kraina Zabawy. To pomysł budowy placu zabaw przy szkole podstawowej numer 4 na osiedlu Kopernika. Numer 3. Naukowy plac zabaw Rozwijamy młode umysły. Propozycja dotyczy budowy naukowego placu zabaw na osiedlu Gamrat przy przedszkolu miejskim numer 13. Numer 6. Rewitalizacja skweru przy domu osiedlowym w Sobniowie. Projekt zawiera modernizację i poprawę estetyki skweru przy domu osiedlowym przy ulicy Sobniowskiej. Numer 8. Dwójkowy plac naukowy przy szkole podstawowej numer 2 w Jaśle. To budowa naukowego placu zabaw przy budynku tej szkoły. Numer 11. 100 drzew dla Jasła. W ramach projektu planowane jest posadzenie 100 drzew na terenie miasta. Numer 12. Rewitalizacja, remont parku linowego w Jaśle. To modernizacja istniejącego parku linowego, który znajduje się na osiedlu Gądki przy Jasielskim Mosirze. Propozycje projektów nieinwestycyjnych. Numer 1. Muzyka klasyka. W ramach tej propozycji przewidziano organizację koncertów muzyki klasycznej, organowej i kameralnej w jasielskich kościołach. Numer 4. Warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży. To organizacja warsztatów psychologicznych prowadzonych przez specjalistów adresowanych do dzieci i młodzieży. Numer 5. Aktywne Jasło. Propozycja dotyczy organizacji rodzinnych pikników sportowych dla mieszkańców Jasła, które odbywać się będą na przystanku Kwiatowa. Numer 7. Lodówki po sąsiedzku. Pomysł zakupu lodówek i organizacji punktu przechowywania i dzielenia się żywnością z osobami, które tego potrzebują. Numer 9. Nowe Horyzonty. To propozycja dla młodzieży, dorosłych i seniorów, polegająca na organizacji koncertów i stand-upów. Numer 10. Darmowe zajęcia logopedyczne. To z kolei projekt organizacji zajęć logopedycznych dla wszystkich grup wiekowych. Na głosowanie masz 2 miesiące, od 25 sierpnia do 25 października. Głosować można na 2 sposoby, elektronicznie lub tradycyjnie. Elektronicznie na stronie konsultacje.um.jaslo.pl w zakładce Budżet Obywatelski wpisz swoje dane i numer telefonu. Zaznacz projekt, który wybierasz, a po otrzymaniu SMS-a z kodem weryfikacyjnym Twój głos zostanie oddany. Możesz zagłosować też tradycyjnie w Urzędzie Miasta w Jaśle, w Generatorze Nauki GEN, a także w wyznaczonych terminach w szkołach podstawowych i na osiedlach. Zagłosuj, to Ty decydujesz!